Tak já jdu na začátek vlastně na otázku zdravotního stavu, tak měl jsem upravený trénink dneska ráno a myslím si, že jsem prošel tím tréninkem velice dobře, jsem spokojen, jak se můj stav zlepšil. Jeżeli chodzi o mój stan zdrowia, to trenowałem przed południem, mój program treningowy był trochę zmieniony, ale myślę, że przeszedłem go dobrze, mój stan zdrowia się poprawił. Ale na zapasie nie był 100% nieprzykładny, także ten mój start w tym zapasie nie był dobrze. Co prostu oznacza, że powinienem być dobrze przygotowany do meczu i nie ma zagrożenia. To znaczy, że stuprocentowo będę gotowy do gry w tym meczu. Widział mecz Polska-Rosja i czy już wie, jak zatrzymać Roberta Lewandowskiego? Ja mu rozumiem. Tak ja jsem zápas jak původní s Řeckem, Polsko-Řecko, tak i Polsko-Rusko viděl, oba dva. Viděl jsem, sledoval jsem podrobněji i všechny hráče, kteří by mohli nastoupit v útoční formaci polského týmu. Takže mám jasnou představu o tom, jakým způsobem hrají vepředu, jaký mají pohyb, jaký si vybírají prostory. A na poslední řadě jsem sledoval všechny standardní situace i v průběhu těch přátelských zápasů i teďka z toho mistrovství, takže myslím, že informací mám dost, připravený jsem o to taky. Teď už jde jenom o tu samotnou realizaci na tom příští, tak aby nám ten zápas vyšel společně jako tým. Oglądałem grę polskiego zespołu zarówno przeciwko Grecji, jak i przeciwko Rosji. Oglądałem tych zawodników w ataku, którzy stwarzają zagrożenie. Wiem przybliżeniu, jakie miejsca wybierają. Oglądałem ich standardowe sytuacje, również z meczów towarzyskich. Także w tej chwili informacji mam dosyć. No, moim zadaniem jest zrealizować tę wiedzę, którą posiadam, żeby zagrać. Na kopięcie, skoro tak dobrze zna polski zespół, jak dopatrzę się w ciebie na chwilę w rolę Franciszka Smudy, kto powinien stawiać bramkę? Polski Stanisławia, czy Szczęsny, którego ktoś zna z Arsenalu, czy Tupen, który dobrze się zrozumiał w tej ostatniej meczu? Ja, jak był trenerem, tak ja bych dał do bramy Lewandowski. Zespół polski będzie grał pod olbrzymią presją, grają w domu, wielkie oczekiwania. Czy to może mieć wpływ na grę zespołu? Tak to se samozřejmě uvidí, protože je to zápas, kde se hraje o postup do čtvrtfinále. Samozřejmě v případě, že my ten náš zápas vyhrajeme, tak máme jistý postup do čtvrtfinále. Samozřejmě Poláci jsou v takové situaci, že musí vyhrát, aby si to čtvrtfinále mohli zahrát. A hrají v domácím prostředí, samozřejmě to jejich podpora bude veliká. A jak se s tím vyrovnají, to těžko hodnotit. Já si myslím, že už to je jejich třetí zápas na mistrovství, takže ví, jak je to je hrát před domácím publikem s velkým očekáváním. A myslím si, že to publikum spíše požene dopředu, než aby jim to svazovalo. Dla drużyny Polski jest to trzeci zespół, wie jak się gra przed swoimi i myślę, że wsparcie, jakie będzie miała drużyna ze strony polskiej, będzie raczej ją zachęcało do ataku. Ale jak dokładnie będzie to zobaczyć? Tomasz, panie Patrzę, ja chciałem zapytać, to te dwa mecze, które do tej pory rozegraliście w Wrocławiu, trochę was przyzwyczaiły do dobrego dopingu, bo zdecydowanie więcej Czechów, a także Polacy dopingowali raczej was. No, tym razem raczej będzie inaczej. Jak się będziecie czuć z tym, że doping będzie największy dla drugiej drużyny? No chociaż z drugiej strony, czy rzeczywiście jest tak, że jak trochę się żartuje, że wy w pewnym sensie to gracie ten mecz u siebie. Tak do teďka jsme se tu cítili jako doma a samozřejmě to nás velice potěšilo. Navíc v zápase s Řeckem, tak i počet českých fanoušků byl neuvěřitelný. Prostě cítili jsme tu obrovskou podporu. A je nám samozřejmě jasné, že v tom posledním zápase tak budeme hrát v prostředí, které bude asi jiné, protože domácí budou chtít vyhrát a budou podporovat polský národní tým, ale říkám, my hrajeme. My budeme hrát pro ty naše fanoušky, tak abychom sami pro sebe samozřejmě, tak abychom ten zápas zvládli. A já věřím, že to bude dobrý zápas a že se to všichni užijou a že ten zápas bude dobrý konec pro nás. Děkuji.
Oczywiście potwierdzam, czujemy się jak w domu. Mieliśmy wspaniałą atmosferę. W meczu z Grecją przyjechało nieuwierzytelnie dużo naszych kibiców, no ale jestem przekonany, że ten mecz, będzie to dobry mecz, będziemy go grać i dla naszych kibiców, ale również dla siebie i wierzę, że dobrze zagramy, że będzie to dobry mecz. Adam Grat, Telewizja Polska. Trochę widziałem mecz Polska-Rosja, pewnie widziałem też bramkę Kuby Błaszczykowskiego, czy jego zdaniem to był strzał do wygranienia, czy to był gol stawiony światem? Widzielste zápas polsko-rusko, widzielste w tom bránku, která dal Blaštíkovský. Myslíte si, že bránkař mohl to chytat prostě, nebo to je prostě jako gol, který na zistavu nezůstal? Tak zápas, ten gol jsem viděl. Myslím si, že Malafej byl ve vynikající pozici. Dobře stál, dobře reagoval. Na tak se co nejdál mohl nedošel. Takže tímto je jasná odpověď. Chytit neměl šanci. To znaczy ten gol widziałem, Małafiejew był dobrze ustawiony, naciągnął się jak struna, ale nie miał szans złapać tego. Mam pytanie, no, czy wspominasz ten błąd z Grecją i w jaki sposób starasz się to usunąć ze swojej pamięci? Nie wspominam, to jedno w tej chwili już, że ten zápas jest u końca, skończył naszym wytiecznym, cośmy potrzebowali, a teď już się... Ani zápas s Řeckem, ani zápas s Ruskem, ani nezápasy v minulosti nám k vítězství s Polskem nepomůžou, že musíme koukat do budoucnosti a koukám do budoucnosti a to je sobota, takže už ne. Nie rozpamiętywuję tego, dlatego że mecz z Grecją jest za nami, mecz z Rosją jest za nami. Wspominanie tego niewiele nam pomoże przed meczem z Polską, tylko mecz z Polską się nie.